Sufrażystki. Aktywistki działające w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX i na początku XX wieku. Ich działania przyczyniły się nie tylko do przyznania kobietom praw wyborczych, ale także zmieniły punkt widzenia na możliwości kobiet. O tym, jakie są teraz kobiety i co zmieniło się w ich mentalności, dyskutowano podczas Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet. Kobiety zdecydowanie są odważniejsze, co mnie bardzo cieszy, bo uczestniczę na bieżąco w różnych właśnie wydarzeniach, organizacjach, projektach, które wzmacniają kobiety, wzmacniają przedsiębiorczość i wzmacniają też właśnie tę odwagę w podejmowaniu decyzji o własnych przedsiębiorstwach, ale również podejmowaniu decyzji o rozwoju, też przede wszystkim zawodowym, ale też rozwoju osobistym. I to jest bardzo pozytywne. Kobiety mimo wszystko mają trudniej. Przede wszystkim dlatego, że kobieta niestety z racji swojej roli też w życiu społecznym jest nie tylko osobą, która jest związana zawodowo z naszym życiem i w naszym kraju, ale jest również matką, żoną i często osobą, która dba o to ognisko domowe. Na szczęście coraz więcej mężczyzn, coraz bardziej zmienia się ta rola i wsparcie mężczyzn, co mnie bardzo cieszy, którzy pomagają kobietom w rozwoju. Pomimo otrzymanego wsparcia, wiele kobiet boi się podjąć odważne kroki w kierunku kariery. Co zrobić, aby to zmienić, wyjaśnia Barbara Korzusznik ze Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego. W Polsce jest kobiet prezesów spółek giełdowych raptem 6%. Pomyślmy o 60% naszych absolwentów wyższych uczelni, które są kobietami. To, coś jest nie w porządku, prawda? Także pomysłów na to, co z tym zrobić, żeby się zmieniła sytuacja, jest tu dużo. Chociażby dzisiejsza konferencja, inicjatywy pokazujące siłę kobiet, pokazujące im możliwości rozwoju i tak dalej, zachęcające do startowania w różnych konkursach, w różnych przedsięwzięciach. Natomiast myślę, że trzeba przede wszystkim postawić na edukację, na zmianę świadomości, zmianę mentalności, bo w erze innowacji kobiety są ogromną szansą i ich kompetencje na rozwój. Edukacja. A jak Uniwersytet Śląski przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości kobiet? Wczoraj nawiązywaliśmy współpracę między trzema uczelniami naszego regionu. Za chwilę będziemy podpisywać związek uczelnie śląskie z udziałem Politechnik i Politechniki z naszego regionu, Częstochowy, Bielska i Opola i nasz uniwersytet. Zatem otwartość uniwersytetu jest przeogromna. My chcemy dzięki właśnie potencjałowi pań i panów naszej akademickiej kadry, ale także studentów i absolwentów stwarzać absolutnie optymalne warunki do przedsięwzięcia różnego typu inicjatyw. Także stawiajmy na rozwój, nie bójmy się podejmowania nowych wyzwań i uwolnijmy energię wszystkich, tę pozytywną energię pań. Stwórzmy odpowiednie warunki także dla pań, które zdecydowanie są bardziej obciążone niż mężczyźni obowiązkami rodzinnymi, rodzicielskimi. Czyli panowie, do dzieła, uwalniajmy energię pozytywną pani.